tvpodkarpacie.pl. 3, 2, 1. I rozpoczęła się rywalizacja zawodników na trasie pierwszego bieszczadzkiego biegu. Pozdrowie, kochani, bawcie się dobrze. Macie tylko 5 km i wracacie tutaj do nas po nas teraz w Polańczyku. Będziemy na was czekać i na pewno podziwiać wasze wyniki. Wystartowało 61 osób. Tyle odczytów mamy na linii startu. Pierwszy bieszczadzki bieg Pozdrowie oraz czwarty Puchar Podkarpacia w Nordic Walking zgromadziły w Polańczyku tłumy sportowców. Na starcie biegu stanęło 60 zawodników. Chcemy połączyć tą rekreację, która w naszej gminie jest od lat funkcjonuje, włączyć w to element sportu, ponieważ i mamy piękne miejsca i mamy tutaj infrastrukturę, którą tworzymy poprzez chociażby te siłownie napowietrzne, też tworzymy tutaj nowe trasy biegowe i także chcemy turystom uatrakcyjnić pobyt. Pełnię funkcję dyrektora Ośrodka Kultury od 2 lat. Od samego początku moim zamiarem było właśnie promowanie aktywnej formy wypoczynku. Właśnie gdzie promować zdrowie, jak nie w Polańczyku, nie w uzdrowisku. Piękne tereny, świeże bieszczadzkie powietrze, więc serdecznie już Państwa dzisiaj zapraszam na drugą edycję bieszczadzkiego biegu Pozdrowie. Pierwszy bieszczadzki bieg Pozdrowie, na którego dzisiaj jesteśmy tutaj na tej imprezie, to on zrodził się z inicjatywy mieszkańców. Tutaj powstała sekcja biegacza przy LKS Nelson w Polańczyku. Założyliśmy sekcję biegową przy klubie LKS Nelson Polańczyk o nazwie Solina Team. W tej chwili liczą na około 10 zawodników. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zwiększy się minimum dwukrotnie. Jest wiele atrakcyjnych terenów tutaj, chociażby w obrębie Jeziora Solińskiego, ale to nie tylko ten bieg, nie ta nowa infrastruktura, którą budujemy, czyli siłownie napowietrzne, ale też organizujemy tutaj wspólnie z Fundacją Bieg Rzeźnika. W tym roku Bieg Rzeźnika tutaj będzie w naszej gminie, będzie przebiegał przez naszą gminę i będzie tutaj start jednego z dystansów. Zwycięzca pokonał dystans 10 km w 35,5 minuty. Ci nieco wolniejsi potrzebowali ponad godziny. Wszyscy mogli liczyć na gorący doping. Gratulujemy ukończenia. Zobaczmy w wspaniałym zdrowiu, właściwie bez zmęczenia wygrywa dzisiejsze 10 km w pierwszym bieszczadzkim biegu, a czas, jaki uzyskał po 10 km, już sobie odnotowujemy. 35 minut. Brawo, tak kierownik! Krzysztof Pecka, dyrektor Innego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki. Dzisiaj mi się biegło bardzo dobrze, mimo że wczoraj biegaliśmy 15 w Leżańsku, taką mocną dosyć. Także dzisiaj właściwie tak treningowo dość poczułem wczorajszy bieg, także cieszę się, że udało się przejść na pierwszym miejscu. Super. Jak pan ocenia tę trasę? Faktycznie górska, ciężka. Ma pan pewnie tych tras trochę w nogach. No myślę, że trasa taka troszkę górzysta, ale nie taka ciężka, jak się spodziewałem. Także mam doświadczenie w pełnych trasach, myślę, że ta nie była aż tak trudna, ale trudna była. Trasa bardzo wymagająca, dużo podbiegów, zbiegów, także było gdzie się zmęczyć. Sam byłem uczestnikiem wytyczania tej trasy i na samym początku wydawało mi się, że jest ona bardzo łatwa, natomiast dzisiaj faktycznie po przebiegnięciu tych 10 km przyznaję rację, nie należało ona do łatwych, takie no, trudne podbiegi, więc na pewno nie należało ona do łatwych tras. Jak pana przygoda zaczęła się z bieganiem? No ja zaczynałem właściwie statem, chodziłem na stadion, jeszcze w podstawówce, nie mogłem przebiec dwóch kółek na stadionie praktycznie. Potem na rowerze jeździłem w kółko i pamiętam, że na to miał zapisane w pamiętniku swoim, że przebiegłem 5 kółek na stadionie, w tym 3 na rowerze. Także tak się moja zaczęła przygoda z bieganiem. Potem systematycznie i zaczęło się na pewno mocne bieganie. Swoje pierwsze kroki w biegach zacząłem w 2014 roku na drugiej Przemyskiej Dysze. Był to bieg uliczny na dystansie też 10 km. Trasa dużo łatwiejsza, bo płaska, mniej podbiegu niż w Polańczyku. No i tam właśnie na tej Przemyskiej Dysze pierwsze swoje kroki biegowe zacząłem. 54, Teodor Purs, Patrycja Ambrożkiewicz. Błotek z numerem 62 dobiega na linię mety. Wielkie brawa, piona. I rozpoczęła
rozpoczęła się rywalizacja na dystansie 10 km. Pan Rodzin, 1600 metrów pętla. Zapraszamy Pani. Zapraszamy Pani. Z roku na rok wzrasta liczba osób uprawiających Nordic Walking. Powody, dla których decydują się one na tę formę aktywności, są różne. Jedni głodni rywalizacji, inni chcą dbać o swoją kondycję fizyczną. Nie ma jednak wątpliwości, że zarówno jedne, jak i drugie powody są słuszne. Dlatego na starcie czwartego Pucharu Podkarpacia w Nordic Walking stawiło się blisko 170 zawodników. Dom i atmosfera jest naprawdę warta tego, żeby przyjechać. Nie ma dla nas odległości, po prostu jest nasza pasja, więc tam, gdzie możemy być, staramy się być i realizować swoje marzenia i cele i zdrowie swoje. Dzięki temu. Zaczęło się od choroby kręgosłupa pod operację lędźwiowej, a ja powiedziałem, że uciekam, będę robił co innego i zacząłem robić Nordic Walking 6 lat temu i tak to trwa. Ciurkiem z Polską Federacją Nordic Walking, jestem jednym z ich instruktorów. My tu wszyscy reprezentujemy Polską Federację Nordic Walking i tak to się zaczęło. Uciekłem lekarzowi, nie pokroił mnie, do dziś czuję się znacznie lepiej. My uczestniczymy w całym cyklu Pucharu Polski Nordic Walking, a tutaj przy okazji wczorajszego pobytu w Kolbuszowej stwierdziliśmy, że jak już przyjechaliśmy takie przepiękne strony, to musimy skorzystać z tego i pojawić się także w Poleńczyku. Ja już chodzę 4 lata i od 4 lat mam drużynę, którą generalnie prowadzę, ale zapraszam do niej wszystkich, którzy lubią rywalizację, bo w sumie Nordic Walking jest sportem dla wszystkich, bo każdy może chodzić, natomiast nie każdy lubi się ścigać, nie każdy lubi tą rywalizację, ale ci, którzy mają rywalizację zaszczepioną, to wiedzą, w co my się tutaj bawimy. Dla zdrowia samego, dla poprawienia kondycji i ogólnie dla poprawienia kondycji fizycznej, bo ręce i nogi pracują nie tylko jak podczas biegu, także w Nordic Walking pracują także i ręce, że dla samego zdrowia, jest dla samego siebie. W Nordic Walking nie mam żadnych rekordów, po prostu traktuję jak hobby, nie że jak bieganie czy cokolwiek, tylko to jest dzisiaj 10 km, także jest nieźle. A jakie cele, ambicje, plany na przyszłość? O, jeszcze nie, bo wszystko wyjdzie w praniu. Mnie wciągnęła koleżanka kilka lat temu i mi się wydawało, że to jeszcze nie jest ten moment, że jeszcze nie jestem w tym wieku, kiedy powinnam się takim statecznym sportem zacząć zajmować, dopóki nie poszłam na pierwsze zajęcia. I stwierdziłam, że można się intensywnie spocić, że rzeczywiście mięśnie pracują bardziej niż przy wielu innych rodzajach aktywności. No jak pojechałam na pierwsze zawody, tak jeżdżę regularnie. To już się łyka, to rzeczywiście jest pasja, to wciąga. W zeszłym roku zdobyłam Puchar Polski na 21 km, czyli w drugie miejsce na Pucharze Polski. No to wiadomo, że w tym roku chciałabym to poprawić. Jest ciężko, bo w kategorię wiekową ciągle wchodzą młodsze dziewczyny, więc trzeba walczyć. Natomiast trzeba się trzymać tego celu. Dzisiaj przy okazji Pucharu Regionalnego, w związku z tym, że wczoraj szłam 21 km, to dzisiaj tylko piątka, ale za to szybko. Na koniec nie pozostaje nic innego, jak już dziś zaprosić na kolejną edycję Bieszczadzkiego Biegu Pozdrowia. TV Podkarpacie.pl